Dzień dobry, witam w pierwszym odcinku mojego bloga. Jest dzisiaj środa, kiedy to kręcę. Drodzy ludzie, dzisiaj, przyjaciele, dzisiaj chciałbym się wypowiedzieć na temat kobiet generalnie. O zawieraniu relacji z nimi i czy to jest w ogóle komukolwiek potrzebne. Do tej pory jeszcze nie znalazłem sobie stałej partnerki. W sumie no, kiedyś by mnie to trochę bolało, że jestem taki no opuszczony i odchodzę od normy. Nigdy w życiu nie odbyłem stosunku płciowego z kobietą. W życiu naszej grani, no przez to rozumiejąc, no nie pocałowałem żadnej panny. Za bardzo też żadna się tam nie przytuliła, chociaż może raz to było, a to było trochę upierdliwe. Prawda jest taka, że dziewczyny... Czekaj, cięcie zrobię. Prawda jest taka, że dziewczynom zależy na takich rzeczach jak... Nie wiem, ile ty zarabiasz, czy możesz je utrzymać, czy masz jakiś status. No, w związkach nie chodzi o miłość tak naprawdę. To ogólnie się wszystko sprowadza do znalezienia sobie no, jak najlepszego partnera i się tym chwalenie, no jak to o, zwykle normalni ludzie mają życie na pokaz. Uprawianie seksu z dziewczyną no, wcale się nie różni za bardzo od masturbacji. To tak naprawdę to ręka, no może z wyjątkiem fakta, że no człowiek no, nie czuje wnętrza pochwy, ale czuje no, dłoń swoją, że tak się jakoś ugina, żeby to symulować, ale no, wizualnie to to nie ma za bardzo problemu, no żeby to ten, no i to też jest bardziej higieniczne, bo choroby weneryczne się nie przenoszą. Ludzie dostają rzeżączki, ospy mogą dostać też od seksu. Ale myślę, że się już w to nie bawi, no. Kilka lat temu, no, próbowałem trochę, ale... Ech. Nie jest to warte świeczki, bo... I tak kobieta, no, nie doceni... tego... no, tego, no... za co jesteś warty? Co uczyniłeś, żeby być wartościowym człowiekiem? Prawie sobie tutaj penis. Kurwa. Dobra. Tak więc podsumowując. Tak. Kobiety to... to nie ma różnicy, czy... w jaki sposób się z nią kontaktujesz. No. Jest taki nacisk na nie, że trzeba je zdobyć, ale... ale no to jest niewarte świeczki, no to jest kompromitacja. I zawsze jest ten, są alternatywne drogi, bo kobiety są, no, to takie drogie flashlighty.